Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie korekty uchwały tejże samej. Bardzo proszę. Paragraf 1. Zmienia się zakaz rzeczowy zadania przyjętego uchwały nr 2439/2012 Rady Dzielnicy 5 Kowodrza z dnia 23 października 2012 roku na zadanie pod nazwą współfinansowanie zadania inwestycyjnego budowa placu zabaw dla przedszkola nr 55 ulica Urzędnicza 65 kwota 20 tysięcy złotych. Paragraf 2. Uchwała w punkcie podjęcia. Pierwotnie to zadanie miało służyć remontowi dostosowania bramy dla dojazdu wozu strażackiego. Tutaj uzyskaliśmy informację mojego oddziału, że jednak tutaj ta brama nie wymaga remontu, ponieważ swobodnie samochód strażacki dojedzie tam na teren szkoły. Dlatego tutaj pojawiła się prośba o przesunięcie tych środków na budowę placu zabaw dla przedszkola nr 55. Jak pamiętacie Państwo, przeniesionego z ulicy Sienkiewicza właśnie na ulicę Urzędniczą, jako że w przedszkole nie ma takiego placu zabaw, to komisja wnioskuje, żeby taki właśnie program, żeby przeszkola to się pojawił, żeby mogli potem właśnie przerzucać. Proszę Państwa, ja tutaj mam właśnie taką wątpliwość. Chciałbym Państwu przeczytać pismo, które, bo ja zwróciłem się do ZEO, aby doprecyzować tą kwestię, ponieważ ja byłem na takim spotkaniu dotyczącym kwestii problemów z rozliczeniem remontu dachu gimnazjum nr 17. I na tym że spotkaniu zagadnięto mnie, że co z tymi 20 tysiącami, które są przeznaczone na remont bramy od strony ulicy Zbroju, w związku z tym, że ta brama nie jest ujęta jako brama, tylko to jest jakieś tam dla śmietników i tak tajemne przejście dla śmietników i w ogóle ten podjazd jest niemożliwy do przejechania przez wozy bojowe i tak dalej. Też znamy sytuację związaną z ulicą Urzędniczą, że tam też nie ma dojazdu w ogóle do tej części, ale podstawową sprawą było to, że ta brama boczna w stronę ulicy Zbrojów nie funkcjonuje jako brama. I moje pytanie było takie, no to w takim razie te 20 tysięcy złotych no należy przeznaczyć na no w ogóle dostosowanie tej szkoły do takiego stanu, aby dostęp dla wozu Straży Pożarnej był możliwy. Bez względu na to, czy to będzie brama od Zbrojów, czy od Urzędniczej, czy jakiejkolwiek innej strony, bo wyszedłem z założenia, że najważniejszym jest, żeby dostęp zgodny z przepisami dla wozu Straży Pożarnej do szkoły był. A czy to będzie taką, czy inną stroną wykonywane, to już jest sprawa drugorzędna. No i niestety ta odpowiedź, bo ja usiłowałem uzyskać to doprecyzowanie i wygląda w ten sposób. Odpowiedź na maila z dnia 26 czerwca informujemy, że zespół szkolno-przedszkolny nr 4 przy ulicy Urzędniczej 65 zgodnie z protokołem dostarczeń kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z 9 marca 2012 nie spełnia norm w zakresie dostępu do wozów Straży Pożarnej. Wykonanie zadania pod nazwą dostosowanie bramy i podjazdu od strony ulicy Zbroju dla dostępu wozów Straży Pożarnej nie zmieni tej sytuacji, gdyż z powodu uwarunkowań terenowych nie jest możliwe wykonanie podjazdu, który spełniłby wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca i czerwca i tak dalej w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. No i niestety według mnie nie jest to odpowiedź na pytanie, bo dalej nie wiemy, czy szkoła ma dostęp dla Straży Pożarnej, czy nie. Bo że od strony Zbrojów nie ma, no to myśmy nawet wiedzieli to, bośmy taką uchwałę podjęli, bo po prostu szerokość bramy jest zbyt mała. Natomiast nie mamy odpowiedzi na pytanie, czy pozostałe bramy, a jest ich sztuk jedna, spełnia wymagania. I w tej, wobec takiego takiej właściwie braku informacji ścisłej,
No przekazywanie kwoty 20 tysięcy złotych na plac zabaw, który oczywiście jest bardzo potrzebny. Pamiętamy z zeszłego roku, że on miał być wtedy wykonany. Tam były różnego rodzaju problemy, które zaowocowały brakiem wykonania tego placu i powrotem 100 tysięcy złotych do budżetu. No, jest tutaj trudną sprawą i powiem Państwu, że no nie wiem, co Państwo sądzą na ten temat, ale no, ja rozumiem, że plac zabaw jest ważny, ale jednak bezpieczeństwo pożarowe jest ważniejsze. No, tutaj według tego pisma to, że żądamy się zepchnie z zmieni sytuacji, zresztą nie będzie mogła wierzyć. Od strony zbrojów to jest pewne. Tak. Tylko pytanie jest, czy ta druga, ta główna, spełnia wymogi. Tego nie wiemy i dlatego tutaj jest taki klincz, że podejmowanie uchwały wobec takich informacji, które no nie są ścisłe, wydaje mi się być bardzo dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Tak, to jest na ten rok właśnie, to jest w ogóle bardzo proszę. Znaczy, jeśli jest taka sytuacja, to jeśli tutaj Pan Przewodniczący, bo na chwilę się bierzemy jako komisja, bo może byśmy po prostu poczekali z tą uchwałą do sierpnia i wtedy byśmy mieli może już ostateczną decyzję, bo i tak jest późno, a w sierpniu, który był ostateczny termin, żeby nam te pieniądze nie przepadły, coś innego po prostu, prawda? To jest kwestia, będzie no miesiąc, półtora miesiąca później przesunięcie środków. Przesunięcie może rok, prawda, to widać, że tak. No właśnie, to jest o tyle też trudna sprawa, że przez ten okres, kiedy szczególnie, że nie może tego zarząd przesunąć. Że jeśli miasto likwiduje przedszkole, to też powinno pomyśleć o zrobieniu placu zabaw w nowym miejscu, prawda? Nie, no się wydaje, że ten pomysł jest racjonalny, żeby to... Znaczy chodzi mi o to, żeby po prostu wymusić na ZEO, żebyśmy mieli na piśmie jednoznaczną odpowiedź. My jeszcze jako zarząd wystosujemy pismo z takim bardzo doprecyzowanym pytaniem że odnośnie tej drugiej bramy, żeby nam ZEO odpowiedziało, czy spełnia te normy, czy nie, no bo to jest taka troszeczkę wymijająca odpowiedź. No bo ja jeżeli rozumiem, jeżeli my nie podejmiemy teraz tej uchwały o zmianie uchwały, to cały czas obowiązuje tam ta uchwała. Tak, na tą bramę. Może na tą bramę iść, a jeżeli by się okazało, tak, że to jest niecelowe, no nie da się, no to wtedy możemy przesunąć na następne rzeczy. Na drugą bramę, na przykład, albo na odcinki, na pewno. Albo na to, bardzo proszę. Ja nie rozumiem tego, bo mi się wydaje, że przecież szkoły mają przeglądy, zarówno sanepidowskie, jak i PPOSZ. Jeżeli by nie spełniała wymogów takich PPOSZ, to przecież szkoła by była informowana i to w pierwszym punkcie by było wniosek o to, że tak było. No właśnie nie wiem, dlatego mówię, że jeżeli był wniosek o to, żeby zrobić prawdę, to jest obowiązek. No to... Państwa uwaga jest słuszna, natomiast praktyka jest taka, że zresztą nie trzeba daleko szukać, ta sama, tej samej szkoły dotyczy. Od 2007 roku jest nakaz sanepidu dotyczący łuszczącej się farby i zresztą nasze zarzuty do pani dyrektor są z tym związane, że przez 5 lat nic z tym tematem nie jest robione, natomiast są różnego rodzaju inne inwestycje wieluset tysięczne, między innymi z naszych środków. Natomiast ten nakaz sanepidu, który tam wisi od 5 lat, nie jest realizowany. Także dlatego też była ta nasza inicjatywa dotycząca, bo przeznaczyliśmy na tą jedną szkołę 20 tysięcy i na zespół szkół specjalnych tutaj z Zakątka drugie 20 tysięcy złotych i ta brama już od dawna funkcjonuje, bo pani dyrektor zadbała o to, nowa pani dyrektor Prężna i zdająca sobie sprawę z takich spraw ważnych. Natomiast tutaj to bardzo długo się tak potłuje, że to tak nazwę, i ciągle nie możemy uzyskać informacji, jak to naprawdę z tymi bramami w tej szkole jest. No, może to jest takowa szkoła, nie wiem, w każdym razie tak wygląda. Bardzo proszę. Takie rozwiązanie, bo to ten projekt uchwały jest w dużej mierze też odpowiedzią tak naprawdę na pismo zarządu, które do nas przyszło.
Więc możemy zrobić tak, że przyjąć ten projekt uchwały przekazujący te środki na budowę placu zabaw, jednocześnie przyjąć drugi projekt uchwały wnioskujący o to, żeby tutaj te kwestie właśnie ZEO doprecyzowało, jeśli chodzi o kwestie właśnie. Tak, tylko że to właśnie jest ta kwestia, że przesunięte zostaną środki. A potem się okaże, no, pojedzie na to pismo, w końcu precyzyjne, bo tutaj rzeczy trzeba robić bramy. Pieniądze już są w placu zabaw. Ale wcale nie ma pewności, że jeżeli ta pani dyrektor dostanie te środki, to ona poszerzy tą bramę, to tego nie wie. To może właśnie nie ryzykować, tylko przekazać do tej szkoły na zakątek, a ona niech szkoła nie są na zakątku, która miała pieniądze już zrobiła sprawę, tam już jest temat rozwiązany. Oni mają nam winę taką. No ale tamte dzieci chodzą, no właśnie tutaj jest niespodziewane, że to chodzi o tamtą szkołę i tamte dzieci, tak. I wydaje ale się, jak jest taki opór właśnie ze strony dyrekcji, no to jest jakieś nieporozumienie. Przecież ona działa na szkodę dzieci, tak? Dlatego też są wnioski o odwołanie pani dyrektor, i cała jest dłuższa dyrekcji. Nie, 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 przepraszam, pan radny. Nie, ja tylko w zasadzie wydaje mi się polemika, że mamy tu dyskusję, że nie ma tutaj oporu dyrekcji. Nie, to w ogóle nie ma żadnej czynnej. Żadnego kontaktu w tej sprawie. Tutaj kontaktujemy się z ZEO w tej sprawie. Panie przewodniczący, że nie przyjmuję, to prosimy może zamiast 5 minut przerwy. W ogóle Komisja Edukacji się tutaj. Pracuję już szybko stanowisko i będziemy odkrywać. Bardzo proszę. Zgodność na przerwę. Nie, bardzo proszę. Komisja Edukacji podjęła uchwałę o tym, żeby przesunąć do sierpnia decyzję o ewentualnym. Czyli o wycofaniu dużo, tak? Wycofanie z porządku. To przegłosujmy wycofanie z porządku. Kto z Państwa jest za wycofaniem tego projektu? Uchwały z porządku. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została usunięta z porządku obrad.